Już. Witam. Dziś chciałbym pokazać kilka doświadczeń związanych z hydrolizą soli, ponieważ jak widzę wśród maturzystów, a czasami studentów, krążą różne dziwne herezje związane z hydrolizą soli. Czym to w ogóle jest ta hydroliza soli? Bo hydroliza to jest pojęcie bardzo ogólne, szerokie w chemii, generalnie najprościej mówiąc reakcja z wodą, tak? Ale czym jest hydroliza soli? Bo akurat tutaj o tym chciałem się wypowiedzieć. Proszę Państwa, w przypadku soli słabych kwasów i słabych zasad, oczywiście w kombinacji z jednego słabego i jednego mocnego elektrolitu, albo na przykład dwóch słabych elektrolitów, mamy do czynienia z hydrolizą, tak? Czyli odwróceniem reakcji z obojętnianiem. Ale czym to tak naprawdę się objawia? Tym, że biorąc na przykład roztwór chlorku sodu, chlorek sodu czysty do analiz, jego roztwór powinien wykazywać odczyn obojętny. W końcu się mówi reakcja z obojętniania, tak? No to sprawdźmy. Porównajmy za skalą. No jest pH między 6 a 7, czyli możemy powiedzieć, że jest to odczyn obojętny. Mniej więcej 6-7. No dobrze. To jest przykład soli mocnego kwasu i mocnej zasady. Taki najbardziej z życia, więc jest w miarę logiczne, że powinien mieć odczyn obojętny. Ale jeśli ja wezmę teraz, rozpuszczę w wodzie, na przykład troszkę odstanu sodu, żeby było widać, to są takie grube kryształy. Jeśli ja go rozpuszczę w wodzie, w ogóle on śmierdzi tak bardzo delikatnie octem. Właśnie przez to, że ulega hydrolizie. Ale proszę Państwa, ulega hydrolizie i co to tak właściwie znaczy? Bo to jest słowo dość często nadużywane, nadinterpretowane. Może w ten sposób. Jeśli rozpuścimy troszkę octanu sodu w wodzie, to jego odczyn będzie już powyżej 7. Dlatego, że NaOH jest mocną zasadą, kwas octowy jest słabą zasadą. Więc zasada jako mocniejsza przeważa nad odczynem. Ale proszę popatrzeć, że to wcale nie jest pH 14, jakbyśmy zapisali nieraz po szkolnemu. Tutaj mamy 7 jest mniej więcej tutaj, a tu mamy około 8, niecałe 9 w tej chwili. Powiedzmy, że 8, 8,5 to jest pH tego roztworu. Jest zasadowe, ale to nie jest 14. Ta hydroliza zaszła, ale nie zaszła z lewa na prawo w 100%, tylko bardzo nieznacznie po prostu nastąpiło odwrócenie reakcji zobojętniania, ponieważ zobojętnianie i hydroliza to są reakcje, to jest ta sama reakcja, tylko w jedną stronę nazywa się hydrolizą, a w drugą zobojętnianie. Ale niezależnie od tego, czy rozpuścimy octan sodu w wodzie i zmierzymy pH, czy też weźmiemy NaOH, czyli wodorotlenek potasu i w stechiometrycznej ilości kwasu octowego dodamy, to pH otrzymamy to samo. Oczywiście można to pH obniżyć do obojętnego, dodać lekkiego nadmiaru kwasu i wtedy odczyn będzie jak najbardziej obojętny. Proszę Państwa, oczywiście to nie jest jedyny taki przypadek słabej soli. No, przygotowałem jeszcze na przykład chlorek amonu, czyli NH4Cl. No, odsypiamy go sobie troszkę i rozpuścimy znowu w wodzie. On powinien mieć odczyn kwaśny. Ale znowu, kwaśny nie oznacza, że tutaj otrzymamy roztwór kwasu solnego. Przecież ten roztwór nie jest ani specjalnie jakoś żrący, ani nic. No jest roztwór na pewno trochę bardziej stężony niż w szkole, jak się liczy pH na mniej więcej 0,1 mola, czy tam 0,2 mola. A dlaczego, to jest trochę inna sprawa, dlaczego na tak słabo stężonych. Proszę Państwa, porównamy sobie teraz w tę stronę. Jeżeli tu jest mniej więcej 6-7, to tutaj jest troszkę niżej. Zobaczymy na skalę pH. Mamy pH około 5. Można to sobie tutaj zobaczyć. pH około 5, czyli w wyniku hydrolizy pH jest obniżone mniej więcej o 2 jednostki. Można sobie policzyć, jakiemu to stężeniu kwasu odpowiada.
A jakiemu to odpowiada tutaj w przypadku tego odstanu stężeniu jonów OH? Przecież to nie jest pH tutaj 14, to jakby nam to całe zhydrolizowało. Tutaj nie jest 14, a tutaj nie jest 0, gdyby nam to całe zhydrolizowało. Bo to by oznaczało, że NaOH nie reaguje z kwasem solnym, skoro mamy kwas octowy koło NaOH, a tu by oznaczało, że kwas solny nie reaguje z amoniakiem, skoro mamy pH 0. No dobrze. Tu nawet jeszcze możemy pokazać, liczę sobie papierek wskaźnikowy, że gdyby nam tutaj się wydzielał amoniak, to ten papierek powinien ściemnieć, pokazać zasadowy odczyt. No wsadzimy sobie i możemy sobie chwilę czekać. No to sobie czekamy. I dzieje się coś? No nic się nie dzieje. Stężenie amoniaku jest tutaj w ilościach śladowych, więc właściwie nie wykryjemy go za pomocą papierka. Natomiast, czy zawsze jest to tak oczywiste? No tutaj mam nasycony roztwór siarczanu miedzi. W szkole zapisujemy jego hydrolizę. O, teraz pokażę dalsze. Zapiszemy sobie jego hydrolizę, tak? Siarczan miedzi plus woda daje nam osad wodorotlenku miedzi, no i kwas siarkowy. Kwas siarkowy jako mocny jest dysocjowany, więc odczyn obojętny, a to jest osad. Czy my tutaj widzimy osad czy klarowny roztwór? Osad jest, owszem, ja się zgodzę. Ale to są kryształy, bo to jest roztwór nasycony, który nam zaczął parować. Dlatego to na dole to jest nic innego jak kryształy, zresztą nawet są na tej pipetce. A wiecie, że gdyby był osad, to po pierwsze by to zmętniało, a po drugie, to nie byłoby to czyste, po prostu byłoby to mętne. W sposób jonowy możemy tę hydrolizę zapisać tak. I pytanie, co tutaj postawię? Ja tu celowo najpierw napisałem strzałkę w jedną stronę, a tutaj zostawiłem wolne miejsce. Woda, jak wiemy, jest w równowadze, jest w niewielkim stopniu zdysocjowana, więc jest w równowadze z jonami OH- i H3O+. Osad się nie strącił tak naprawdę. Odczyn jest lekko kwaśny, co być może się uda pokazać, ale raczej nie, dlatego że barwa tego roztworu nam zakłóci barwę papierka, więc o, ale nie należy się aż do końca tym jakoś strasznie sugerować, dlatego że papierek, no, mamy tutaj pH gdzieś w granicach nawet 2. I nie strącił się osad wodorotlenku miedzi. A dlaczego? Dlatego, że mimo, że on jest trudno rozpuszczalny, to hydroliza ta zachodzi w takim stopniu, że on się nie zdążył nawet wytrącić. On nie musi być całkowicie zdysocjowany nawet w roztworze, bo jest to słaba zasada. Chociaż przy obliczaniu iloczynu rozpuszczalności to często się go traktuje jako w pełni zdysocjowany. Moment, gdzie ja sobie postawiłem na zaczek? Jest. A tak naprawdę no, napiszemy sobie strzałeczki w obie strony. I tutaj, bo to jest równowaga. W jedną stronę zobojętnianie, znaczy przepraszam, w tę stronę jest zobojętnianie, a w tę stronę hydroliza. I między nimi jest stan równowagi. A dlaczego to się dzieje? Bo woda też jest kwasem tak naprawdę. Mimo, że stanowi pewien punkt odniesienia, ale to wynika tylko z tego powodu, że żyjemy na Ziemi, gdzie woda jest najczęściej spotykanym tlenkiem, tak? Jest środowiskiem wszystkich reakcji biochemicznych i przy okazji dzięki niej żyjemy. No dobrze, no to siarczan z winu i potasu. Co się stanie, jak ja go zacznę rozpuszczać w wodzie? Najpierw zimna woda. OK. Rozpuszczamy. Nie jest taki do końca już klarowny. Sprawdzimy sobie jego odczyn. Powinien być lekko kwaśny. No to zobaczymy, co nam wskaże ten papierek. O, proszę bardzo, wskazał, że jest to roztwór kwaśny, ma pH około mniej więcej 3. I jeżeli ja to teraz podgrzeję, może jeszcze troszkę wody dodam, żeby się nam jak najwięcej go udało rozpuścić, ale dobrze, wsadzimy go do ciepłej wody, a przejdziemy do na przykład siarczku potasu. Jest już tutaj rozpuszczony. Jeśli go powąchać, no czuć go ugotowanymi jajkami, czy tam z nimi byłymi jajkami, bo ugotowane jajka też czuć siarkowodorem. Wobec tego ten siarkowodór się wydziela.
Odczyn jest oczywiście jak najbardziej lekko zasadowy, ale powtarzam lekko, bo to nie jest roztwór NaOH. No i popatrzymy teraz na skalę. No może nie tak całkiem lekko, bo jest pH około 11, ale generalnie zasada jest taka, że im słabszy jest któryś elektrolit, tym mocniej wypiera go woda. Bo woda też jest kwasem, tak? Między kwasem a kwasem zawsze się ustali jakaś równowaga. Więc im słabszy jest kwas, który tworzy sól, tym mocniej woda jest go w stanie wyprzeć z soli. Bo tak naprawdę hydroliza to jest nic innego jak woda, która wykorzystuje swoje kwasowe właściwości i próbuje wyprzeć częściowo tę sól. Tu mam nasycony roztwór azotanu ołowiu, czyli słabej zasady mocnego kwasu. I zobaczymy, czy strąci nam się tutaj osad, czy nam po prostu szczernieje ten papierek, jeżeli go w tej atmosferze zanurzymy. No, trochę sobie powisi. Jak będziemy mieć szczęście,